Policjanci od samego początku, jakby powiedzieć, istnienia Wielkiej Okresy Świątecznej Pomocy dbają o bezpieczeństwo wolontariuszy, jak i powiedzmy całej zbiórki. W tym roku tak samo. Należy pamiętać o tym, że osoba, która wychodzi, jakby powiedzieć, jako wolontariusz, musi mieć identyfikator, puszka musi być zamknięta, osoby te nie są oczywiście natarczywe, zbieramy na szczytny cel, więc każda osoba, która się chce włączyć, wrzuca, która nie chce się włączyć, nie wrzuca. Są przedstawiciele policji, Piotr Kwidziński. Co roku jest z nami. Chciałem mu już w tym momencie bardzo serdecznie podziękować, że zawsze z tej strony możemy oczekiwać bardzo pozytywnych reakcji. Także Straż Miejska i tutaj jest z nami pan komendant Tomasz Smuczyński, też jak co roku. Tutaj wszystko będzie się działo. Od godziny 8 rana możecie odbierać puszki. 8 rano, nie wcześniej. Ten obiekt będzie otwarty dopiero po tej godzinie. Możecie z tymi puszkami wyjść na miasto, zbierać do tego momentu, kiedy uważacie, że na przykład musicie wyjść do domu na obiad, to wtedy puszka wraca z powrotem tu. Wszystko, co związane jest ze sztabem, będzie się działo w jednym miejscu. Chcemy także tego dnia uruchomić kamery internetowe i będzie można zobaczyć wiele z tych wydarzeń, które będą się działy tu na scenie, także w waszych domach. Ważne jest to, że do domów, do instytucji prywatnych nie wchodzimy z puszką. Absolutnie. Zakaz kompletny. Jeśli wychodzicie, każdego roku uczulam, by na takich miejscach nie kwestować, prywatnych. Takim miejscem, jak wiecie, są także kościoły i w granicach ich własności nie powinniśmy tego robić. Każdy pewno, kto kwestował przy kościele świętego Jana, spyta mnie, a gdzie się kończy ta granica? Otóż miejskie własności to zawsze chodniki, żebyście byli jak najbardziej tego dnia bezpieczni. Dlatego zwiększyliśmy obsadę jednej skarbonki bardzo często. Czasami są to nadal dwie osoby, ale czasami i więcej. Chcemy, żebyście się wzajemnie widzieli i żebyście też w razie niebezpieczeństwa alarmowali. Na mapkach, które dostaniecie, będą numery telefonów, pod które można dzwonić. Nie organizujemy światełka do nieba. Podobnie jak w noc sylwestrową miasto nie odpalało ogni z ratusza miejskiego. Taki w tym wypadku nie będzie takiej potrzeby. Wszystko odbędzie się tu. O 20 godzinie zamykamy nasze podwoje. Do tego czasu powinny wrócić wszystkie puszki, identyfikatory, bo rano odbieracie także z puszkami identyfikatory. Pieniądze zbieramy grzecznie, kulturalnie i nie podchodzimy do osób nietrzeźwych. To, co zawsze pan komendant Straży Miejskiej i pan komendant Policji. Mało które miasto dostało tak dużo od Wielkiej Orkiestry jak Kościerzyna. Dostaliśmy wyposażenia dla oddziałów dziecięcych, dostaliśmy też dla oddziałów, które zajmują się seniorami. Serduszka nie wolno rzucać, nie wolno ich naklejać gdziekolwiek bądź, dlatego że wtedy są symbolem jakiegoś naszego przepychu, przerostu idei nad treścią.
Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby tutaj w Kościerzynie było bezpiecznie. Były też takie lata, były takie troszeczkę bardziej niebezpieczne, gdzie zdarzały się napaści na wolontariuszy, gdzie była wyrwana puszka, ale dzięki sprawnej komunikacji, a więc używania telefonu komórkowego, wykręcenia numeru 112 lub 997, nasi policjanci na miejsce dotarli bardzo szybko. Dzięki podaniu dobrego rysopisu sprawców te osoby były złapane, więc liczę na to, że w przypadku takich rzeczy liczymy na telefon alarmowy. Natychmiast to miejsce pojadą policjanci. W tym dniu mamy tutaj na terenie powiatu właściwie trzy takie sztaby. Tu w Kościerzynie, Starej Kiszewie i w Karsinie. My w tych miejscach, gdzie będą wolontariusze zbierać datki, będzie zwiększona ilość policjantów i będziemy dbali o to, żeby było bezpiecznie. Tutaj pan Jasiu wspomniał o tym, że wy jesteście twarzą Jurka Owsiaka. Są też takie, jakby powiedzieć, przesłanki do tego, żeby się dobrze zachowywać. Świadczycie o tym, jaka jest orkiestra, wasi poprzednicy, jakby powiedzieć, nie dali plamy, wy też nie dajcie. Ponieważ patrząc z perspektywy też takiej medialnej, jeżeli zbiórka odbywa się fantastycznie, dobrze, bez komplikacji, media wspomną może tylko o końcowym wyniku, jeżeli chodzi o zebraną kwotę, plus do tego, co się działo tutaj na scenie. Więc liczę na to, że te procedury, o których pan Jasiu wspomniał, będą przestrzegane tak, żeby nikt nie miał cienia wątpliwości, że te wszystkie pieniążki, które żeście zebrali, trafiły do sztabu, a potem sztab do centrali przekazał. Dbajcie o to, bo naprawdę opinia, jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jest w społeczeństwie, wśród mieszkańców jest dobra. Nie dajcie powodów do tego, żeby ktoś zmienił, powiedzmy, zdanie pozytywne na negatywne. Całe centrum miasta jest objęte systemem monitoringu. Mam nadzieję, że tylko po to będziemy to przeglądać, żeby czuwać nad waszym bezpieczeństwem, a nie ustalać inne sytuacje, które mogą mieć miejsce, o których mówił tutaj mój kolega. Także jeżeli ktoś zasłabnie, bo puszka już jest za ciężka, to ją może przekazać drugiej osobie, potem następnej. Także możecie się wymieniać. Ważna też informacja, o której tutaj już też wspominano, o tym, żeby mieć ze sobą środki łączności. Telefon ma z was każdy, dobrze byłoby go naładować przed wyjściem na kwestę, gdy będzie potrzebny, żeby się nie okazało, że bateria jest rozładowana. Na terenie miasta będą patrole Straży Miejskiej, gdybyście mieli jakiś problem, ktoś wzbudziłby wasze podejrzenia, kontaktujcie się ze strażnikami, strażnicy na pewno nie odmówią wam pomocy, pomogą, bo taką rolę spełniamy w mieście. No i jeszcze tylko podkreślę o tym, co mówił pan dyrektor. Nie zostawiajcie śmietnika po swoim przejściu na terenie miasta. Są kosze, słyszę, że będziecie wyposażeni w specjalne worki. To, co wam jest niepotrzebne, do worka, a potem będzie można to w jakimś innym miejscu wrzucić, niekoniecznie na chodnik, na trawnik czy w jakieś inne miejsce. Ja na samym początku chciałem podziękować wam wszystkim, że tutaj z nami jesteście, że już po raz kolejny będziecie z nami grać razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, ale dziękuję też opiekunom, którzy tutaj z wami przyszli, którzy będą z wami w niedzielę, bo wy wszyscy w ten dzień jesteście ważni i nie tylko dla nas, ale dla całej orkiestry. Od godziny 8 wydajemy puszki i identyfikatory. Te puszki i identyfikatory wydawać będzie pani Kinga Snopek. Ona tu z wami będzie od samego rana. Bezpieczeństwo, tak jak tutaj cały czas było powiedziane, jest wasze. Jest najważniejsze, żeby wam się nic nie stało. Od godziny 16 tutaj w sali widowiskowej ruszamy z takim programem koncertowym, z licytacjami, z aukcjami. Mamy tych przedmiotów już coraz więcej od firm, od osób, które chcą te przedmioty sprzedać. My w ich imieniu te przedmioty będziemy sprzedawać i przekazywać to na Fundację Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Program pokrótce wam powiem, co się będzie działo. O godzinie 16 zaczynamy. Najpierw zaśpiewają
zaśpiewa zespół Babskie Granie, będzie Julia Szczypior, będzie zespół Feel Good, będzie Henio i Litkas, zespół Guns N' Chains, Paweł Kreft z zespołem. Do godziny 20 to się będzie dziać. Będzie to przemieszane z licytacjami i w tym roku idziemy tak z duchem czasu, że tak powiem. Będziemy relacjonować wszystko na żywo na miejskim kanale facebookowym. Jeżeli ktoś jeszcze nie polubił strony miasta Kościerzyna czy Kościerzyny, to zachęcam do tego, bo tam będzie można od godziny 16, jak na przykład będziecie kwestować sobie, będziecie mogli podejrzeć, co tutaj u nas się dzieje, jeżeli was coś zainteresuje, bo może coś takiego być, że to jest wasza koleżanka czy kolega tutaj będą występować, no to będziecie mogli sobie przyjść albo kwestując zobaczyć to nawet w telefonie komórkowym. Ubierzmy się kolorowo, kto ma w domu takie modne ostatnio odblaski na rękę gdzieś, załóżmy je, żebyśmy byli w tym czasie widoczni dla innych uczestników, dla innych pieszych, innych uczestników ruchu drogowego. Dzięki uprzejmości restauracji Kościerzanka, jak będziecie mieli ochotę napić się ciepłej herbaty czy zjeść pyszną zupę. Pani Edyta Kropidłowska udostępnia nam swoją restaurację, wam w sumie, żebyście mogli przyjść, wypić herbatę, zjeść sobie zupkę, posiedzieć, ogrzać się od godziny 16. Sala, jak będziecie kwestować, będziecie na terenie miasta, ale rozchorujecie się na przykład w sobotę i nie będziecie mogli przyjść, a nie będzie mogła przyjść najważniejsza ta osoba, która ma identyfikator, poinformujcie telefonicznie. Wszyscy mamy smartfony, messengery i inne różne komunikatory. Poinformujcie koleżanki i kolegów swoich, że nie będziecie mogli być. W dzień finału znacie numer do sztabu, zadzwońcie do nas. Ja będę też osobą, która no, będzie starała się wam we wszystkim pomóc. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, to od razu przychodźcie. Będę siedziała tutaj w kinie Remus przy kasie, przy wejściu do biura. Na pewno będzie to widoczne miejsce, bo przygotujemy jutro sztab tak, żebyście widzieli, gdzie podchodzić, gdzie odbierać te wszystkie rzeczy, najważniejsze puszki, identyfikatory, inne gadżety, które przekazał Jurek Owsiak. Z każdym problemem możecie się do mnie zgłaszać. Naprawdę nie bójcie się pytać, lepiej pytać niż popełniać błędy. Ważne jest to przy oddawaniu puszki, żebyście też złożyli podpis na liście, że tą puszkę zdajecie. To jest wymóg odgórny, od Wielkiej Orkiestry i każdy z was, wolontariusz, osoba towarzysząca nic mi nie będzie podpisywała, ale wolontariusz musi złożyć podpis, że oddaje puszkę, tak, że ta puszka do mnie wróciła. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie będzie mógł, tak jak pan burmistrz mówił, odebrać identyfikatora, bo się rozchoruje, to poinformujcie właśnie kolegów, bo oni też nie będą mogli zbierać, chyba że dołączą do innych osób z puszkami, no ale to już musicie załatwić między sobą, bo w dniu zbiórki mi będzie bardzo ciężko, żeby jakoś was przydzielać, także musicie to sami załatwić, jeżeli będziecie wcześniej o tym wiedzieli. Natomiast osoba, która się nie zgłosi, ta z identyfikatorem, musi mieć uzasadniony powód tej swojej nieobecności.